Asystentowy, to jest nasz kolejny odcinek. No wiadomo, z czego robimy tak naprawdę. Nie muszę wam powtarzać. Teraz, co byłoby najlepsze? A, przechodzę na przystary, no to sorry. To najlepiej będzie byłoby zrobić tą drugą stronę, dokończyć budowę. Tutaj mamy ostatnio villagera, którego nie podnieśliśmy jeszcze. No to robimy to rachciach. I będzie trzeba im profesję załatwiać jeszcze, czyli bookshelfy robić. No to trochę książek będziemy potrzebowali tego wszystkiego. Trochę to będzie boleć jednak, bo no, trochę skóry to zejdzie. Tak na luzie. Dajemy na razie tak, daję oświetlenie. Bo nie mam jak inaczej dać tutaj do sufitu na razie. Dam do sufitu chyba lampiony nawet. Pół domu, oczywiście zegar się odezwie. O, chyba kilka razy. Nie, dwa. Uf, nawet. Tam villagerów mamy jednego, więc tutaj nic nie zrobimy. Tam farmę zapoczątkowaliśmy do robienia. Ogólnie to już nam idzie, co trzeba robić. Po prostu przerobić drewno. Jak widać, poprzerabiać. I tutaj po prostu dawać te planksy i to tyle. Po prostu deski inaczej. I to tyle będzie tak naprawdę do zakończenia lub po prostu takiego zakończenia w stronę, aby już nie robić tego. Wiecie co, chyba świata to, kurde, świata wcześniej zrobię, bo chciałbym z tych lampionów. Te lampiony są niestety potrzebne żelazo. I tutaj trochę boli to, że no, my mamy serio tak mało żelaza już teraz. A mi się nie chcę jakoś strasznie ruszać w tą stronę, by coś robić, czyli kopać na nowo. Bo tutaj no znowu tak za 40 trzeba byłoby skopać nam tak żelazo, tak rudy żelaza skopać tak do 40 by było optymalnie. Git. Na 3 to nie. To jest na 2. Na tam 100 można zobaczyć, to jest na 2. No. Że pod tym jeszcze jest jedno. Więc no. Dobra. A tu by nie mogło, bo tutaj jest lampion dany. Lampion. Torch. Pochodnia po prostu nawet. Dobra. Dajemy. Robimy to. To już nie starczy na pewno. Zrobimy, przerobimy. Szczerze tak dużo nie potrzeba, ale tutaj C4 na stówę zejdzie. To już 16. O, może i tak, ale wydaje mi się tutaj dopełnione wszystko. No to zostało nam 9, czyli... A no tak, zapomniałem teraz, że tak. To tak naprawdę to już mogę zniszczyć tutaj, bo tutaj to już nie będzie potrzebne. Teraz niby skupować tory, żeby na drugą stronę teraz je przenosić. Żeby tutaj zacząć na nowo. Czyli teraz pół płytki się nam najlepiej nadały. Zrobimy ich dwanaście akurat. To jest akurat liczba, którą potrzebujemy. Koble to niestety nie B ilość. Pójdziemy szybko po niego. Zrobimy to. I mamy szczerze git zrobioną sprawę już. Dobra. Ten co tutaj ma? Po co mi drips są, to ja nie wiem. Jeden za jeden. Gambouter. Trochę no stunks po prostu. Jakoś mi to nie zadowala, by taką ilość tam mieć. Więc nie, podziękuję, wolę zrobić sobie w kolejnych odcinkach farmę.
mieć po prostu gotową rzecz. Totalnie gotową. Tutaj będziemy na każdym villagerze marchewkę i zboże dawać. Jak wiecie. Więc tutaj są... Ta strona jest typowo dla villagerów, związane z tym, żeby emerald pozyskiwać, żeby tutaj od nich wykupowywać. Na razie musimy zacząć... Tutaj ich profesję też będzie trzeba zacząć. To wiem. Tutaj też. Ale tutaj jest to bardziej wymagane z powodu takiego, że jednak ten... trzeba by było... kurde. Potrzebujemy emeraldów typowo, żeby zacząć powiedzmy u nich kupować, bo na koniec dnia zawsze oni się zmieniają się pracę, jak się ich nie powiedzmy nie kupi jednej rzeczy o nich, żeby stali na miejscu, jakim stoją, czyli w tą stronę. My musimy bookshelfy farmić to wszystko, tylko nie przemyślałem o tym, gdzie nawet nie posadziłem ściny cukrowej. Sugarcane nawet nie posadziłem. Jest ten problem, że ja mogę go nie mieć. Prawda? Ja go w ogóle mogę nie mieć. No, nie mam go. No to, to będzie nieźle. Kurde. Tam gdzieś był. Chyba, że go zbierałem. Ale jest. Jest dobra. Musimy po niego szybko pójść i... Serio, musimy zacząć to robić. Jakby takim trochę natychmiastowym sposobie lub po prostu tym, bo musimy pozdobywać wszystkich bardzo dużo. I bo no tutaj te farmy będą trochę jakby ułatwiały nam sprawę. Takie jak budowle. Ja mam budowlę chcę na pewno zacząć. Może na tym sezonie wreszcie to zrobię. Ja na tamtym, ale na tamten zakończę go szybko w jaką stronę. Mam nadzieję, że w tą stronę nie będzie tak. I rozpocznę projekt, który był w głowie moim od dawna. A nie wiem, nie zmieni budowli domu. Też jest wszystko możliwe. Jak dalej. To się wszystko... dowie się w czasie. Mój pies się wykupiał, okej. Okay. Idziemy szybko położyć się i... zostawimy ścinę. Ja to bardziej... szczerze... ja bym zaczął już zombieków. Z tamtej strony mogę. Nie z tej. Zrobimy to. Z powodu takiego, że... trzeba by szybko... zombiaka jakiegoś zdobyć. Nie, no, nie może być zbroi, kurde. Mi tam wszystko jedno, ale by... był jeden. Jednak już będę mieć jedną rzecz ułatwioną. No nie muszę się jeden zrespić, tylko jeden. Nie więcej. No bo ja potrzebuję... tutaj to on by się mógł na luzie zrespić, bo jest... co kurde? Może być nawet i ty. Wiesz? Zauważ mnie. Po prostu mnie zauważ. Zauważ mnie, to tyle. By było. Dwóch to ja nie potrzebuję. Jednego potrzebuję. Bardziej. Bo dwóch no to sorry, ale no, mi się z celem... by mi się to nie brało. Chodź ty. Po prostu chodź. Człowiek po prostu, no uka trupie. Trudno by było. Tylko muszę tam wprowadzić. Dam mu byle co. A co ty robisz? Głupi ty? No głupi ty. What the? Czemu tory sobie przeszkadzają na to, żeby tu wbił? Serio. Taki problem.
No słuchaj, uderzyłeś mnie. Przejdziesz? Seromotory przeszkadzały. Coś takiego. Really? Wow. Przejdziesz tutaj? Przejdziesz. Skopię to. Będzie mi łatwiej tak zrobić. Nie! Ja mu wszystko wywaliłem. Nie chcę, żeby mu wszystko wywalać. Dobra. Mamy zombiaka. Mamy zombiaka. Nice. Jedna rzecz zrobiona. Nie no, ciebie to akurat tutaj rozbędę się, bo ja nie mam drugiej strony zrobionej. Gotowej. Znaczy jedną rzecz. I teraz jest pytanie takie. Czy... muszę jakiś mu dać jedną jakąś dać, żeby nie zniknął, bo niestety name tag najlepszy byłby. Name tag. Tylko ja name tagów nie mam właśnie. Kurde. Jakby to poszło. Taką zbroję mu tam byle jaką. Szczerze mi to nie obchodzi, czy... zrobię mu nawet... wiem co zrobię. Żeby lepiej szło mu pod damage nawet. Siekierę. Kamienną. On będzie wtedy trochę zadawać, bo to jest 9 damage'a. Ale żeby coś wziął. Proszę, bądź tam. Please. No niestety ich nie zaatakuje zombie. Jakbyś chciał. Tylko tamtym od tyłu mógłby. Jest tu. Nice. Widzisz mnie, dobrze. Nie wiem, czy ma coś założonego, czy wziął, czy nie. Nie widziałem u niego tego. Nie wziął tych rzeczy. Gdzież on by mógłby to je wziąć? Nie wiem, czy wziął te rzeczy, czy nie, właśnie. Nic nie wziął, z tego co ja mu tam dałem. Szkoda. Wiecie, że serio. Chyba ci się na tą wziął, jedną rzecz. Z tego miałbym już załatwione. Czekaj, teraz mi się tu zrespił. To się zdawało. Zdawało mi się, okej. Jezu. Może on weźmie te rzeczy i nałoży na siebie, chyba że to zwykły zombie. Mam nadzieję, że nie zniknie. Totalnie. Jest zaraz tyle niszczeń, żeby tu doprowadzić go. Jednego już może by zapoczątkować. Totalnie. A jeszcze miałem ten, zanim. Ścina cukrowa. Nie, ja muszę zacząć nawet ze ściną cukrową. Dobrze by było zacząć z nią. Bo tutaj jednak będzie przekinek, nie zacznę z nią, a my będziemy profesję już robić na naszych kolejnych villagerach. Bardzo to będzie po prostu... no problem. No i musi rosnąć. Musi rosnąć do tych trzech zbiorów i to powiększać
jak najlepiej by no początkować. Więc to jest nawet czy tu grindować coś. Albo z odcinkiem siedzieć na AFK. Ej tam. Robi się, ale tutaj mi tu ta farma się zwiększy tak naprawdę i będę musiał już ich tu przenosić. Lepiej byłoby na odcinku nawet zacząć nawet trochę. Marchewki. Dobra, szkoda, że teraz zobaczymy na nich, nie patrzymy na marchewki w ogóle. Pójdziemy jeszcze raz najwyżej. I po prostu rozszerzymy farmę naszą marchewek. I to będą zbiory głównie celujące w to, by zbierać i by coraz większą produkcję zrobić. Bo jednakże tutaj może to nas uratować, a po drugie jednak jak będziemy mieć villagerów tych villager po prostu jak będą to mamy łatwioną sprawę, bo tak naprawdę złote marchewki uważane jako głodu dałem mało, ale na scenie miałem takie zarąbiste, totalnie zarąbiste miałem na scenie w Minecraftie, że one są OP, jednak one są OP, więc najlepiej będzie, jeżeli się uda to zrobić, totalnie. To będziemy mieli już sukces po prostu. Jest tam, żyje chłop? Nie widzę go, ja się chyba zdesponował. Zdespawnował się, kurde. Właśnie tym jest problem. Ogólnie, żeby zombie wziął te rzeczy, które żeby mógł założyć, żeby nie mógł się despawnować, bo te itemy nie mogą się tak. Jeżeli jest się nad graczem czy coś w tym stylu, no to tak się nic chyba despawnuje, ale się tu despawnowało. Boli trochę. Brutalnie. Bo kurde teraz, a nie powiedziawszy, no kurde, bądź co bądź, będzie teraz problem z tym. No, jak opuści to ma dwie kratki. I tak zejdzie, no to wiadomo. Oni ucieknie zombie, go weźmie, zarazi i będzie mniejsza cena, ale nie mamy zombiaka. Kurde. Zgadza się z dysponową. Najlepiej byłoby name tag, czyli musiałbym łowić i mieć szczęście, że name tag zdobędę. Kurde. Zobaczę jeszcze raz, jak się uda zdobyć. Bo z nie zombie villagera, ale zombiaka i na nim próbować. I żeby wziął itemy i nie mógł się zdesponować. Chyba, że na tej wersji nie można, ale nie powinno. Powinno chyba. Nie, na pewno powinno, więc. No tutaj jest już. Rozkawiać jakaś na noc kolejną. Na pewno jeszcze na żelazo będzie trzeba zapalować. Nie wiem, czy na samym odcinku nie pójdziemy znowu po żelazo, bo to jest niefajna sytuacja. Mamy 11 żelaza, może płynę już diamentowi, ale nie chcę diamentowi, jeżeli mogę żelazo korzystać, dopóki. Ej, no myślę, że. Szczerze, tak czy owak, jak zdobędziemy tam zębiaków i będą już, i tak musimy na nim tak zdobyć. Kurde. Bo te farmy żelaza to będą jak kłopotliwe, powiem wam, bez nami tego. Jeszcze solsadu będziemy potrzebowali. No chyba solsad jest. No chyba tam jest solsad, więc wyprawa do Netheru jeszcze nas czeka. No to nieźle powiem. To będzie nieźle skoncentrowane, że musimy dużo postępów zrobić. Generalnie dużo postępów. Ja pitole, to jednak będzie trochę dużo, bo to jest, no, jeden odcinek to nawet by nie zmieścił nawet. To jest już typowo, że nie jeden odcinek zmieści, tylko inną, dwa, trzy odcinki, jak nie pięć. Ja nie wiem ile odcinku to bym zmieścił, takie postępy by było, to trzeba powoli, wiadomo, nie na wariata, ale no, dużo.
będzie trzeba rozpocząć. Jest to trochę, no, czasochłonne będzie, ale cóż, no, mamy dzień już 56, a my co? Widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej.